body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć i czołem, moi drodzy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z ETS, a to trzeci odcinek, który dzisiaj nagrywam. I mówiąc szczerze, miałem już sobie kończyć nagrywanko, ale zobaczyłem trasę, której, biorąc pod uwagę moje plany, przegapić nie mogłem. No jest to co prawda trasa, która spowoduje, że zmienię strefę czasową, czyli przepłynę przez rzeczkę. I miałem tego nie robić, ja wiem, ale no, trasa jest taka, że zarobię na niej prawie 20 tysięcy euro. No i nie mogłem tego zlekceważyć. Także słuchajcie, biorę się i jadę, mimo że mam, jak widzicie, 120 km do ładunku, to myślę, że i tak fajnie taką traskę czasem zrobić, no szczególnie, że naprawdę ten zarobek jest mega, mega, mega fajny. Więc podjadę tą stówkę, trochę się nie wyśpię, trochę się zmęczę. Ile mam do spania? To spokojnie, słuchajcie, dojadę. Potem moje przeprawy będzie na zero. Na zarobek naprawdę fajny. Jak się uda, to po prostu po dojechaniu na miejsce będę w stanie spłacić kredyt. I to jest fajne, bo tak naprawdę wyjdę na takie moje zero planowe, tak? Czyli spłacę jeszcze jeden kredyt i będę mógł zaciągnąć kolejne trzy. No, brzmi to jak to brzmi, ale takie są fakty. Ale już posiadając jeden garaż, taki, że tak powiem, pełnowartościowy, z pięcioma ciężarówkami, z pięcioma kierowcami, no będę w stanie już wyciągnąć, powiedzmy, po kilku godzinach grania zarobki pracowników rzędu 12 tysięcy i to już będzie coś bardzo, bardzo fajnego. O kurczaki. Szukanie nowej, obliczanie nowej trasy. Przeliczam trasę. W porządku, ale tam mieliśmy szukanie nowej trasy. Obliczanie nowej trasy. W porządku, znajdziemy inną trasę. Poprzedni odcinek ma tytuł na ręcznym narondzie albo coś takiego, a to będzie na rondzie pod prąd, na tak? Zjedź pierwszym zjazdem. Okej. Zjedź z ronda. Po prostu bez ładunku jestem za szybki, nie mam hamulców. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Czyli, że pierwszy jest zablokowany, to zjedź z ronda. To taki jest dobry plan, ale no myślę, że tak, no 20 tysięcy zarobku prawie super. Będzie jakieś 56, zejdzie mi kredyt, słuchajcie. To będzie jakieś 48, tego przeprawa pewno 44. Będzie ok. Bo jeszcze jakiś mandat dostanę. A nuż coś zarobią moi pracownicy. Czy oni są teraz w trasie? Zobaczmy. Obydwoje. No jeden odpoczywa, drugi zarabia.
jedź prosto. Pozostawię to bez komentarza. Do dzieła. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Zwolnijmy, nie ma co głupich mandatów zbierać. Zjedź z ronda. Tu gdzieś był fotogadek też. Grzecznie pojedźmy. A to jest niewygodnie, bez kitu. Odzwyczaiłem się. Zatem mój fotel gamingowy jest za niski, żeby tutaj na nim grać. Idzie exp za przejechanie 100 km, no spoko. Szkoda, że nie więcej. Jedź prosto. Już nie dużo zostało. Zobaczyłem ten nagadek i byłem taki dzielny, że dzwoniłem. Pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. No ale cieszy mnie to, że zrobimy tyle kasy. Okej, no odcinek będzie trochę dłuższy. Ale myślę, że i tak warto. Zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w prawo. Tylko trochę liczę na to, że będzie autostrada, a nie te płonne dróżki. Ale oby to nie było myślenie życzeniowe. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. No to na chyba stoi przede mną. To jest, słuchajcie, nic innego jak sprzęt medyczny. W drogę. To co sobie dodawaliśmy zawsze, grając na multi.
Okej, ruszajmy. Patrzcie, moja postać chce spać za 6 godzin. A my podejrzewam za jakieś 10. Nie, no może nie. Za jakieś 4 dojedziemy do portu, więc. Skręć w lewo. Zobaczcie kasę, no. 19,5 tysiąca, jakby się udało przejechać bez mandatu. Albo bez dużych mandatów, albo na przykład z jednym, to byłoby super. Tutaj tak naprawdę mamy jakieś 350-400 km. To nie jest też długa trasa w ogóle. Przeprawa jest długa. Trzymaj się lewej strony. Delikatnie się wpatruję w ekran, bo szukam fotoradarów, nie? Jedź prosto. Ale jedziemy chyba inną trasę, trasą tutaj fotoradarów nie ma. O, kitku. Jedź prosto. Ale bym się wpakował. 4000 euro mandatu. I teraz mam, patrzeć jakieś 40... Jak dojedziemy? 47 tysięcy. Wiadomo, że zejdzie rata kredytu. Zeszła już. Zobaczmy, ile to będzie mnie teraz kosztowało. 42,840. Tyle muszę mieć. Więc jest to do zrobienia. Szczególnie, że kierowcy moi, no jeden jest w trasie, drugi. No to teren jakieś 2000 jeszcze przyniesie, tak? Więc jakiś margines błędu będzie. Jedziemy. Przejdźmy stówką, bo tam ta policja jedzie przede mną, więc... O, już jej nie ma. Szybko, szybko. Daleko mamy? Zobaczmy jeszcze, jak tak już się rozpędzamy. Mi trochę nie szkoda. To zobaczmy mapę świata. A nie, w sumie zaraz dojedziemy. Tutaj ta przeprawa jest długa, zobaczcie. Tu przejedziemy jakieś 100 km, przeprawa to jakieś 200.
No i tutaj reszta. No tak podejrzewam, nie jest, nie ma dramatu. Też odkryje nowe miasta. Jest w porządeczku. Dobra, jedziemy. Mam lekkie obawy, czy ja w dniu dzisiejszym ten odcinek skończę. Mam wątpliwości. I to dosyć duże. Naleję sobie Coli Zero. I jedźmy. Wybrano cel podróży. Jedź prosto. Nie powinno być takiego uszkodzenia zawiechania w szlabany. Przecież one wypadają. Gdzieś o tym czytałem. Kolejarze właśnie mówili, że nie ma nic głupszego niż zatrzymać się między szlabanami, jak jedzie pociąg. Bo szlaban jest tak skonstruowany, że on się wyłamie. Więc jedyne, co możesz sobie uszkodzić, to porysować samochód. Lakier, a szlaban się wyłamie, nawet nie będzie zniszczony, tylko się wyłamie, potem trzeba go założyć od nowa. Nawet go ponad rękami można zdjąć, nie? No ale tam lepiej wjechać pod pociąg. Albo się zderzyć z pan... To z tobą się zderzyłem, ty szlabanie podły. Pancerny zresztą. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do... Jakby ktoś pytał, dlaczego tak szybko jeżdżę, to dlatego, że wiozę sprzęt medyczny. Szczepionki na koronawirusa, to nie może czekać. Zjedź drugim zjazdem. Kto mi dał prawo jazdy na zaciągnięcie siodłowy? No nikt mi nie dał i to widać. Zjedź z ronda. Zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. I za chwilę będzie tutaj przesmyk. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Przepłyniemy sobie. Skręć w prawo.
Cóż, muszę rzec, że tak średnio mi do prowadzenia idzie. Skręć w prawo. Po prostu jestem już zmęczony. Czy też wracałem z Ostrołęki, potem jakieś rozkładanie rzeczy i to też tak średnio pozytywnie wpływa to na skupienie podczas grania. Dobra, dojechaliśmy. Tak, mamy tylko jedno miejsce, właśnie 6 godzin, tak? 6 godzin trwa przeprawa. A musimy chyba dojechać tutaj, w Axio. No więc kawałek drogi przejedziemy, jeszcze jakieś pewno 300 kilometrów. Przeliczam trasę. Tysiące poszło. 19 zarobimy. Czyli będzie jakieś 50 tysięcy. A, czyli pewno coś przybyło. Moi pracownicy musieli zarobić. Tak, teraz ta jedzie, a on wrócił, więc coś tam zarobił. Zobaczmy, czy teraz pokaże przychód pracownika. Ale jak to było w ciągu dnia, to mi się chyba nie pokaże. W ciągu nocy, jak spałem. A Przygotuj szkoda, bo jestem pieniądze. ciekawy, ile zarobił. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Nawet zostało 400, więc no tak naprawdę spora trasa. Ten odcinek będzie trwał 45 minut. Nie wiem, jak wymusić. To jest taki odcinek bonusowy. Nie dość, że dłuższy, to jeszcze sporo wypadków. Jedź prosto. Paliwka mi starczy, no tak mi się zatankuje. Powinno mi starczyć kasy na wszystko. Ale to było głupie. Jestem po prostu dzisiaj zmęczony. Nie jest jakoś świecie późno jeszcze, ale ja wcześniej wstałem. W samochodzie spędziłem ze 3 godziny. A do tego jest gorąco w luj. Nie wiem, jaka będzie pogoda w dniu, w którym to oglądacie, ale powiem tak, o 10:15 rano było 31 stopni. Skręć w lewo. Aha, za mną policja jedzie.
Przygotuj To się by do wiele wyjaśniało. Skręć w lewo. Dobrze, już chyba nie jedzie. Trzeba odpalić nasty bieg. No to za nami nie jest policja, więc... Więc jedźmy. Dobrze, że jest lekko z górki, to się moja ciężarówka łatwiej rozpędzi. No bo nie oszukujmy się, tych kilometrów troszkę jeszcze jest. Ale dobrze, cieszę się, że zatankowałem. Myślałem, że to policja. Jedziemy w nocy, to jest minus, bo lubię w nocy jeździć, ale nie trzeba będzie spać. Tak naprawdę będziemy mogli zacząć nową trasę, ale to już chyba nie dzisiaj. Tu chcę na 6 pójść na siłownię, tak zobaczymy ile w godzinę 15 treningu zrobię. Godzinę 20. Bo jeszcze jutro po pracy mnie czeka jakieś Blackhead White albo inne coś. Castorama, jakieś takie wiecie, stół musimy jeszcze wybrać, bo stołu nie mamy. Krzesła musimy wybrać. Tutaj trzeba uważać, żeby przypadkiem przy takiej prędkości gdzieś się nie wywalić teraz, a dwa policji nie wyprzedzić. Dobrze, że nie ma żadnych zwężeń. Możemy sobie tym lewym pasem posuwać się. Zostało 200 z nowym haczkiem. Z taką prędkością, że te kilometry lecą jak szalone.
To są ryzykowne manewry. Ale spokojnie, z tego co wiem, to Kuba i Pieter też tak jeżdżą, więc wszystko wychodzi. Nie mówię o Karasiuku, bo to normalne dla niego. No, 400 euro na przeżycie. Drobna obcierka, u mnie nic, u niego cały bok skasowany, nie? Czekam takie białe autka jak policja i jestem zestresowany. Panie, szybko, szybko, idę za szczepionki. Jedź prosto. Muszę przyznać z bólem serca, że jadę jak szaleniec. Zjedź w prawo. Będziecie widać, kochanie. No to tak ustawiam, mnie nie boję. Nie mogę. To jedna. A dzięki tobie live będzie, live odcinek będzie ładniejszy. Tak się wymyśliłam. Przyszłam. Nie powinna mnie. Jest, jest. Jutro pobiegasz. Muszę zapomnieć po naszczeństwie. Nie będzie zepsuta. Beza z kremem. Czekoladą. Moja żona się musi poświęcić i ją zjeść. Następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Wiem, że jadę w tym odcinku w sposób skandaliczny. Z reguły jeżdżę nawet trochę wolniej. Ale dzisiaj już jest taki dzień, że... jeszcze trzeba to skończyć. Jeszcze wiem, że mnie czeka agentowanie i wrzucanie tych odcinków dzisiaj. Zrobienie miniaturek, więc naprawdę jeszcze i tak z półtorej godziny podejrzewam najmagniej przede mną. Przy komputerze. Więc tak myślę, żeby wam to jakoś to ożywić i uprzyjemnić, to powiększę garaż, wezmę te kredyty.
równolaście żyje. Jak wytrzymaliście ze mną tyle czasu. To trzeba to jakoś wynagrodzić. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Vaxio. Ciekawe jak się czyta po szwedzku. O, przychód, proszę bardzo. O, 4,5 tysiąca. Joni, ty tutaj od któregoś raz widać, że 4K przynosisz. Ty chyba chcesz podwyżkę. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Jakże się cieszę, że to już koniec. Skręć w lewo. Jesteś u celu. Jakoś się udało. Parkowanko. Dajcie pieniądze. I teraz patrzcie, co ja zrobię pięknego. Patrzcie, już prawie level wskoczył. Może nie prawie, ale już mi dużo brakuje. I teraz tak, bank, spłacamy kredyt. Stanie mi dyszka. I teraz muszę wziąć... ...100 tysięcy. Wziąłem 100 tysięcy, co mi pozwoli na rozbudowę garażu. Mhm. To mnie teraz nie przyniosło, chyba że nie przyniesie, to byłoby przykre. A zobaczymy. Czy chodzi tylko o animację? Obejrzyjmy sobie. Sky Tower w Warszawie na horyzoncie. To jest już prawdziwa firma. Wielki garaż, 5 ciężarówek. Tak to musi wyglądać, słuchajcie. Dobrze, garaż jest. I tak naprawdę potrzebuję najprostsze ciężaróweczki. Najlepszej firmy, czyli Iveco. Więc tak, weźmy jeszcze raz stówkę. Kupmy. Zarządzaj ciężarówkami, dealerzy ciężarówek. Volvo nam jeszcze odkrytego, no, a mam już, dobrze. Kup online. Aha, nie mogę, no bo co, odwiedź dealera.
I kupmy taką piękną ciężarówkę. Ale to czego zapłacę mniej? A, bo ja wymieniam ciężarówki. A nie rozumiem. Jak do floty to się mniej płaci? O co chodzi? Wartość wymienna, zakup. Aha, mogę wymienić ciężarówkę, albo mogę zakupić. Dobra, ja kupuję. Nie. Ją do Warszawy. Okej, muszę teraz nabyć kupno drogą. Ona kosztuje 96 tysięcy. Muszę teraz zatrudnić do niej kierowcę. Czy od razu ten? Poczekajcie. Muszę mieć 96. Będę mógł je spłacać po prostu. Może się bardziej opłacało wziąć. Jeszcze nie raz, dwa, trzy, cztery. Nie, bo to dycha. Zróbmy tak. Agencja pracy. Emi, wyglądasz, że będziesz dobrym kierowcą. Dilerzy ciężarówek. Poproszę jeszcze jedno Iveco piękne. Dobre było, kochanie? Dlaczego? Nie jest dobrze, słuchajcie. Kupujemy i kochanie, musisz przestać. Naprawdę, mówię wam, co się mam z tą moją żonką piękną, to... Aha, chciałem do niej zasiąść. Ja wcale nie chcę do niej zasiadać. I jeszcze raz, tylko teraz ustawimy tego kierowcę drugiego. No i mamy znowu życie na kredycie, co nie jest zbyt, myślę, przyjemne. Ale ma też swoje plusy, takie daje mi jakąś tam zawsze motywację i mobilizację do grania. Kogo możemy zatrudnić? Halina. Karla. Freja. Stefani i Jenna. Słuchajcie, jest taki wybór, że nie wiem. No po prostu nie wiem. Rebeka ma tutaj fajne perki. Halina, dajmy Halinę. Halinka, dawaj. Dawaj tutaj, siadaj do ciężarówki. I słuchajcie, jesteśmy w tej chwili w ciemnej pupce. Znaczy mamy 14 tysięcy kredytu dziennie, czyli bardzo dużo. Ale też no, biorąc pod uwagę to, że tych kierowców jest pięciu, że będziemy mogli te kredyty sobie jakoś tak mega szybko spłacać, no to ta rata będzie nam stopniowo malała. I tego się trzymam. Dziękuję wam pięknie za oglądanie, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który pewnie pojawi się jutro. Hej, trzymajcie się.